do Gdyni. O 10 mamy mieć spotkanie, ale chcemy jeszcze, może zdążymy zjeść szybkie śniadanie. Mamy dziś na bazę kontenerową iść. Ona się nie dobudziła jeszcze, ale to jest jakby standard. O godzinie 9.12. Poza rokiem szkoły. Zawsze miło Cię widzieć. W czym możemy pomóc? Cześć. Jak się Wam podoba pandemia? Pierwsze wrażenie? My tu mamy znajomych. To nie nasz pierwszy raz tutaj. I miasto nie. A szkoła? Szkoła fajna. Nowa. To jest taki wstępek. Jutro wejdziemy do Gdańska, zobaczy się to na nową skalę. Ale Gdynia... To ona wybiera. To ona szuka szkoły wyższej. Ona. O. Podoba Ci się? Lubisz ładne przestrzenie? Ładnie zaaranżowane? Tu ma priorytety, czyli jakbyśmy chcieli się trochę pobudzać o ofercie, to zaraz się zaprosimy i dowiesz się, jakie kierunki w Gdyni oferujemy. Tu mamy dziekanat, czyli takie dwa najważniejsze miejsca w szkole, które są odwiedzane przez naszych studentów. No i dalej też części, przede wszystkim są sale wykładowe. Ponieważ wydział jest dość mały, posiadamy tutaj jedną dużą aulę, taką na 150 osób, a pozostałe sale to są takie sale ćwiczeniowe na około 50, 60, 70 osób. Trzy sale komputerowe, studio foto. Pokażę Wam teraz strefę studenta, pewnie w każdej szkole mieliście okazję zobaczyć. Tak, w każdej jest, to jest fajne. Każda szkoła ma pewnie trochę inne strefy. Tak, Gdyńska, prawda, oprócz tej pierwszej, którą tam widzieliśmy, to jest taka jedna, jedyna tutaj dla studentów, ale dość często jest wypełniona po prostu ludźmi, którzy sobie siedzą, fajnie się bawią. Zacznę może od tego, że moje CV to jest taki koszmar HR-owca, bo cóż innego można powiedzieć o facecie, który w wieku 18 lat wybrał architekturę i do dzisiaj nie wie, dlaczego wybrał architekturę. No jak w klasyku. Jesteś już po wyborze? Nie. Jestem już 6 lat w klasyku i też nie wiem, czemu. Nie przejmuj się, to nie jest ekonomia utraconych kosztów, po prostu zrób to, co do Ciebie należy. Ja zrobiłem to, co do mnie należy i skończyłem kościoła architekturę. Pamiętam do dzisiaj, że moja babcia mówiła mi, Piotruś, idź na architekturę, to są dobre pieniążki. Taką motywację nie przedstawiała, natomiast ja dzisiaj wiem już to, czego ona wtedy nie wiedziała, że to są dobre pieniążki dla dobrych architektów, bardzo dobre dla bardzo dobrych architektów i bardzo słabe dla bardzo słabych architektów. Bardzo dużo w naszym życiu, w moim też i w każdym innym, zależy od perspektywy. Perspektywy, czyli sposobu patrzenia na rzeczywistość. Bardzo często nie dostrzegamy szans, a bardzo często dostrzegamy zagrożenie. Dlaczego? Ewolucyjnie to też jest sensownie wyjaśnione. Bo lepiej było zauważać wszystkie zagrożenia, albo nawet wyolbrzymiać, niż koncentrować się tylko na szansach. Zagrożenia były istotniejsze. No wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. 200 tysięcy lat wstecz jesteśmy takim homonidem, który łazi po sawannie sobie w Afryce. Mamy na imię Lucy. Dobra, imię. Teraz Lucy sobie chodzi, co się zbiera, jakieś sobie korzonki zbiera i nagle słyszy szelest w krzakach. I teraz ona może zauważyć, że sobie myśli, że to jest szansa, czyli że to jest jakaś przyjemna bryza, albo coś miłego się dzieje tam, nie? Albo że przyszedł do niej jakiś inny homonid, nazwijmy go Adam. I Adam będzie chciał Lucy podrywać, albo że jest to jednak tygrys szablozębny albo jakiś inny drapieżnik. Jeśli skoncentruje się na szansach i pomyśli sobie, że to jest pozytywnie, no to a skoro to będzie drapieżnik, to źle skończy. Więc ona sobie kalkuluje i nasz mózg kalkuluje, że lepiej jest zauważyć zagrożenie. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że 200 tysięcy lat później już nie masz tak dużo zagrożeń, a my w dorosłym życiu coraz częściej postrzegamy wszystko jako zagrożenie. Tak? Osoba, która zbyt długo przed nami w kasie coś robi, to jest zagrożenie. Mail od rodziców albo ze szkoły, zagrożenie. Mail od szefa albo od klienta, zagrożenie. No i trzeba trochę się nauczyć, jak ten mózg przechytrzyć i trenować. Działa to mniej więcej w taki sposób, że nasz mózg zaczyna się przyzwyczajać do tego, żeby skanować cały dzień, sobie go przeglądać, przypominać, pod kątem rzeczy, za które jest być wdzięczny, ma być wdzięczny. A to świetliło Ci w głowie? Nie. Ja mam taki mętlik w głowie, bo coś wszystko się tak szybko dzieje, że ja po prostu... Trzeba wyhamować, ułożyć w głowie. Wyhamować i dopiero do mnie zacznie docierać. Ile
Ile tutaj jest kontenerów przeładowywanych? A tak średnio w miesiącu my przeładowujemy około 30 tysięcy kontenerów takich małych, 20-stopowych. W roku to jest 370 tysięcy mniej więcej. A w tej chwili na placach mamy gdzieś tak około 8,5 do 9 tysięcy kontenerów. Sporo czego. Słuchajcie, jesteśmy na terminalu. Taki mały stateczek za nami. Ola. Ja pierdzielę, jakie to jest wielkie. Moi drodzy, mega miejsce. Mega dużo kontenerów. Ola, przekładanie pudełek to chyba twoja zabawa by była dobra. Na triaże. Godzina? Czwarta. Tak się wybijało szklanki na okrętach.